No, ora się ma. Zaczynamy. Zaraz. Walnąć najpierw z tego czy z tego? Nie wierzę, że mnie to spotka. A przyzwę sobie demona. Może coś im zrobi. Bestii jest więcej. Zobaczę, czy on. No, może... No i teraz się zaczną zlatywać. Więc sobie stanę tutaj. Wow! No tego to bym się nie spodziewał. Myślę, że oni z drugiej strony przyjdą. No tak. Dobra, to trochę zrąbałem. Bo oni przyszli ze złej strony. Nie, muszę wczytać jednak. No kuźwa, oni mieli z innej strony przyjść. Ale zacznijmy od tylca, no... Dobra, nie będę się bawił, walnę po prostu od razu w Robara z przywołań, znaczy się, no, w Robara z przywołania błyskawicy i tyle. No tak, bo najwyraźniej muszę zacząć od dołu, a nie mogę wziąć do pomocy Li, bo szybko zdechnie. No dobra. Robarze, wybacz. Tak. Dobra. Tutaj powinienem mieć... Dobra, mam już to i teraz się na mnie powinni rzucić. Tak jest. O to chodziło. O, o, nie, kurde. Chodzi o ósemkę. Dobra, wyzwalamy węgat. No to się... Nie tyle co wyzwalamy, co... Rozdupcamy. No. No dobra. Zaraz powinni przylecieć ci paladyni, o ile nie walczą z Li. Tak. No i gdzie oni są? Aha.
Dobra, widzę, że tutaj jest ten jeden z magów, więc sobie zapiszę. No, okej. Dobra. Ryb to nie żyje, więc ja sobie łyknę miksturkę. Dobra, i pójdę zobaczyć, czy oni gdzieś tutaj stanęli, czy... Czy walczą z nimi? Nie. Dobra, widzę, że w końcu się ruszyli. Trochę. Dobra. Buntowniczka. Aha, dobra. Ktoś tutaj leci. Strażnik. Dobra, leci kolejny. Widzę, że tutaj głównie strażnicy przelatują. A tam ci paladyni to gdzie? Aha, dobra. Widzę, że jeden z paladynów już postanowił do mnie przyjść. Ajajaj. Muszę uważać, bo akurat paladynów czar zadaje bardzo duży damage. Ja się tak wyrażę. O! O, dobra, uciekają. A to jeszcze tylko muszę George'a złapać. Bo ma, widzę, że ma low HP. No, kurde. Dobra, chyba go nie złapię. Bo cały czas zawsze jakaś przeszkoda jest. Zawsze mam jakąś przeszkodę. Tak. Gdzie oni mogli uciec? No, zniknęli. Co jest dziwne. No ale okej. No to sobie pozbieram te itemki. A co się będę? Bo mogę. Otwieram od razu kufry. Chociaż i tak nic z nich nie będzie, ale spoko. O, trochę ich tutaj padło, nie ukrywam. Więc... No więc w sumie teraz pozostaje mi tylko rozmowa z Xardasem i udanie się do tego... do niezbadanych krain, jeśli dobrze pamiętam. Czyli myślę, że w następnym odcinku, że ten odcinek będzie taki trochę dłuższy, żebym mógł w dwóch odcinkach się zmieścić. Ale dobra. No dobra, no to lecimy. Wracam już do tego, do Lee, o ile oczywiście przeżył. Chociaż on raczej nie powinien zacząć atakować paladynów, a oni go. Ale jednak myślę, że w razie czego Lee dałby radę przeżyć. A jeśli nie, no to... O, właśnie. No to chodźmy. Właśnie nie wiem, czy nie muszę go najpierw tam odprowadzić.
Ale okej. Zrobimy to szybko. Później się teleportujemy bezpośrednio do Xardasa. I oddamy mu berło. On nam później oddaje. Z tego co pamiętam, berło. Jak to było? Warantu? Chyba tak. Chyba tak to się nazywało. Że berło Warantu. Możliwe. Dobra, leci jeszcze, czy już się zgubił? Nie, leci za mną. No, poddajemy, zrobimy i udamy się z nim w podróż. Tylko nie pamiętam, jak daleko to było. Wiem, że to chyba było gdzieś na krańcu mapy. Czyli to chyba było gdzieś w tej okolicy? Coś koło tego. No dobra, chodź. Chodź i chodź. Jeszcze jesteśmy przy zamku. Dobra, chodź. Chodź, 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 chodź. Co prawda Robara tutaj nie ma. Ale ciekawe, czy rzuci tym tekstem, że tam jest ta świnia, czy coś. No nie. Robar nie żyje. Moja zemsta się dopełniła. Co zamierzasz? Jeszcze nie wiem. Wierdym. No okej. No to co? Xardas. Teleport do Xardasa. X. Okej. Okej. Oj, sorry. Gardło mi zaczęło drapać. Xardas. Król nie żyje. Stary głupiec. Nigdy nie zgodziłby się na dobrowolne opuszczenie tego świata. Jego moc została jednak wygnana, a Innos osłabiony. Mam berło Warantu. Pilnie go strzeż. Będzie nam później potrzebne. No, zrobiłem wszystko, co było trzeba. Jesteśmy więc wreszcie gotowi. Gotowi, aby wspólnie opuścić ten świat. Mając kostur i berło, otworzymy portal do nieznanych krain. A wtedy? A wtedy przez niego przejdziemy. Tak jak mówiłem, nikt nie zna krańca ścieżki, na którą wkraczamy. Daj znać, kiedy by... Bo gdzieżby indziej? Skąd wiesz, że ten portal w ogóle da się otworzyć? Nie spędziłem tych wszystkich dni tutaj bezczynnie. Udało mi się dowiedzieć kilku rzeczy. Między innymi tego, że berło i kostur są znacznie starsze, niż nam się wydaje. I tego, że wykonano je tak samo jak portal. Tak, z portalem związane jest wiele wątpliwości. Kto go zbudował? Dlaczego nie zachowały się żadne zapisy na ten temat? Kiedy go zbudowano? Wiele czasu poświęciłem na badanie wzajemnych powiązań wszechświata. Mimo tego wciąż wiele mi brakuje do ich pełnego zrozumienia. Proszę cię tylko o to, byś kroczył tą ścieżką u mego boku. Sam nie podołam, podejmujący decyzję. No okej, dobra, to w tym odcinku byłoby na tyle, a następny będzie dłuższy. I ruszamy na zakończenie serii. Tak jest. Na razie.